Czy zdarzyło wam się kiedyś wyjąć szkło ze zmywarki, które miało taki biały, nieestetyczny nalot? Pan Perfekt zaprasza do salonu AGD. Dzień dobry, tu pan Perfekt. Gniazdo jonowe jest w każdej zmywarce. Czy coś wam to mówi? Moi drodzy, aby uniknąć białego nalotu na szkle czy na innych naczyniach, które myjemy w zmywarce, trzeba podczas pierwszej instalacji ustawić twardość wody, jaką mamy w domu czy w mieszkaniu. Z reguły najczęściej dostarczane są wraz ze zmywarką takie papierki lakmusowe, które badają tą twardość wody. Po co nam ta informacja? W każdej zmywarce, jaką widziałem, i uważam, że naprawdę każda ma, taki pojemnik na sól do zmywarki. Ta sól to nic innego jak detergent, który powoduje odkamienianie gniazda jonowego. I teraz w zależności od tego, jaką mamy twardość wody. Im bardziej twarda woda, tym ten proces odkamieniania gniazda jonowego, czyli wykorzystania soli, którą wsypujemy do zmywarki, jest powtarzalny przez zmywarkę częściej. I niestety błędem użytkowników jest często fakt, że stosując tak zwaną tabletkę 3 w 1, czy 5 w 1, czy generalnie tabletkę, która zawiera wszystkie detergenty, nie uzupełniają soli w zmywarce. Tak naprawdę sól w zmywarce służy do odkamieniania jakby zmywarki. I w momencie, kiedy tej soli nie sypiemy, ten wapń i kamień, który jest w wodzie, osadza nam się w zmywarce właśnie na tym gnieździe jonowym i podczas pracy zmywarka emituje wraz z wodą kamień, który zostaje w formie zacieków na naczyniach i jeżeli to nie jest zadbane, to po prostu można tą zmywarkę zepsuć, bo długi proces używania zmywarki bez dosypywania soli powoduje, że to gniazdo zabrudzi się praktycznie nieodwracalnie. Więc należy koniecznie pamiętać, aby tą sól do zmywarki wsypywać, kiedy ona o to poprosi, bo wtedy wydłużamy żywotność zmywarki i mamy pewność, że naczynia, które myjemy, będą zawsze lśniły i będą idealnie czyste. Kolejną istotną rzeczą w zmywarce jest czystość filtra. Ja ten koszyk sobie odłożę, żeby było mi łatwiej wam to pokazać, ale każda zmywarka również posiada tak zwany system oczyszczania wody, czyli po prostu takie sitko łącznie z filtrem. W różnych zmywarkach to różnie wygląda. Trzeba dbać o to, żeby ten filtr był czysty, czyli no powiedzmy, że u mnie w domu robi się to raz na miesiąc, raz na półtora miesiąca, że to demontuję, biorę do zlewo zmywaka, czyszczę, dokładnie myję i wszystkie resztki, które się nam tutaj pojawiają w tej zmywarce, na bieżąco usuwam. No bo to powoduje, że zmywarka również dłużej nam będzie poprawnie pracować. Jeżeli nie dbamy o to na bieżąco, to z czasem woda może przepchnąć przez filtr do pompy jakieś resztki, drobne resztki, które zostają na naczyniach i może to spowodować finalnie zatkanie tych dysz. Także generalnie, jeżeli macie zmywarkę z demontowalnymi dyszami śmigła, to warto również o to dbać, żeby od czasu do czasu zajrzeć do tego śmigła, jeżeli jest rozbieralne i po prostu przeczyścić sobie. No bo wyobraźcie sobie, że załóżmy dwie dysze się zatkają, no to wtedy ta zmywarka nie pracuje nam na 100%. Dlatego pamiętajcie o tym, aby dbać na bieżąco o filtr, bo wtedy zmywarka służy nam zdecydowanie efektywniej. Aby łatwiej było nam oczyścić ten cały system filtrujący, no to z reguły te części się demontują, czyli po prostu myjemy sobie te elementy osobno. Warto jest również myć samą zmywarkę, czyli uruchomić proces mycia w zmywarki bez załadunku. Raz na jakiś czas, czyli znowu na 2 miesiące, warto włączyć zmywarkę. Są specjalne detergenty, które wkłada się po prostu do górnego kosza. One powoli uwalniają
detergent i umyć sobie tą zmywarkę raz na jakiś czas, bo wtedy wszystkie tłuszcze, które gdzieś zostają w instalacji w wysokiej temperaturze, zostają rozpuszczone i przesłane do kanalizacji. Niektóre zmywarki posiadają program takiego samoczyszczenia, natomiast jeżeli wasza zmywarka tego programu nie posiada, to ja rekomenduję użycia najwyższej możliwej temperatury i od czasu do czasu puszczenia po prostu pustej zmywarki. O wszystkie urządzenia AGD należy dbać w swoim domu, ale szczególnie uważam, że trzeba dbać o zmywarkę, o pralkę i pamiętajcie jeszcze o bardzo istotnej rzeczy, jaką jest lodówka. I w lodówce z reguły jest system automatycznego odszraniania. Są lodówki, które nie posiadają systemu no frost i w tylnej części, w dolnej ściance mają taki otworek, który po kilku latach użytkowania może nam się zatkać. Więc też trzeba tego pilnować, żeby ten otworek zawsze był drożny, bo tamtędy skraplająca woda spływa na agregat. Po więcej ciekawostek zapraszam was na kanał YouTube Pan Perfect. Obserwujcie go, subskrybujcie i pamiętajcie o tym, aby odwiedzić mój salon w Izdebniku 20 km od Krakowa i już niebawem otwieramy drugi we Wrocławiu na ulicy Zarembowicza 35.